Witam wszystkich serdecznie, oraz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało, Pink Bell, z tej strony kłania się wszystko po samym kapisku. Yo, jak już widać, podłączam się tutaj do meczu Kill Confirmed. Yo, ale jest to rozpoczęty mecz i jak będzie dosłownie za sekundkę widać, jest to mecz, który już jest dosłownie w połowie rozegrany. Mamy 44 do 35. I tak czy inaczej zauważycie, że będę miał pod koniec dość dużo punktów. Jak widać po moich strikach, UAV, counter UAV i raps. Po co mi takie striki? Dlaczego używam takie proste striki jak UAV, counter UAV? Bardzo, bardzo, bardzo proste. Bo chcę wam powiedzieć, w jaki sposób wy możecie trochę szybciej levelować w Black Opsie 3, ponieważ jest to dość powolne. W tej części Call of Duty jest to o wiele wolniejsze, w mi się przynajmniej tak wydaje, niż w poprzednich Call of Duty. Jednak jest na wszystko zawsze jakaś rada i w tym przypadku radą byłoby, że tak powiem, wysłuchaniu kilku rzeczy. Przechodzimy od samego początku do samego końca, a więc zaczynamy od trybu. Tryb, ja osobiście, jeżeli gracie samemu, podkreślam samemu, to polecałbym właśnie tutaj Kill Confirmed. Za podniesienie medali mamy 100 punktów, za killa 50 punktów, czyli tak samo jak to było za czasów Black Opsa 2, co jest bardzo sporą, że tak powiem, ilością. Za jednego gościa mamy 150 punktów już samo przez się. Więc bardzo dobrze się opłaca. Jednak jeżeli gramy drużyną, to polecałbym wtedy oczywiście tryby typu hardpoint, typu dominacja i tak dalej. Lub, co znowu powróciło, demolka. Na demolce można naprawdę bardzo sporą ilość killi zrobić, jednak tutaj trzeba znać pewne myki, respy i tak dalej. Więc dla początkujących, że tak powiem, bym tego może nie polecał. Ale dominacja dla jakichś tam początkowych graczy lub właśnie pojedynczych graczy Kill Confirmed zdecydowanie według mnie najlepsze tryby co do nabijania. Hardpoint też, hardpoint jest bardzo dobry, bo dostajemy punkty za każde jedno wejście, że tak powiem, na punkt, o ile przeciwnik go tam kiedyś zneutralizował lub przejął samemu dla siebie. Jedna też, nieważne. W każdym bądź razie ja przykładowo w dominacji, jeżeli naprawdę gracie na levelowanie, to trzeba bardzo mocno podkreślić, ja za takie coś u mnie w klanie to bym pozabijał, polecam kręcić flagi naokoło mapy, że tak powiem, tak? Czyli przejmujemy A, przejmujemy B, przejmujemy C, w tym momencie przeciwnik rodzi się na A, więc zwracamy się na A i tak dalej i robimy dosłownie całe kółko naokoło mapy i to w nieskończoność. Będziemy mieli pod koniec meczu około 20 przejęć, ale za to w pizdu punktów. Dobra, to co dobre by było do trybu. Przejdźmy do specjalisty. Co do specjalistów, ja jestem, że tak powiem, fanem tutaj dwóch, trzech być może. Jedno to jest, co bardzo długo używałem, mam jak na razie też najwięcej killi tym specjalistą, to jest Sara. I nie z jej rewolwerem, tylko z Combat Focus. Dlaczego? Dostajemy podwójny lub nawet i potrójny bonus za zrobienie pewnych rzeczy. Przykład, dominacja, za przejęcie flagi ogólne, normalne, tak, dostajemy 200 punktów. Za przejęcie flagi podczas użycia Combat Focus dostajemy 500 punktów. Bam! Czyli 2,5 razy więcej, co naprawdę bardzo mocno się opłaca. Bardzo szybko dochodzimy do streaków i możemy o wiele więcej ich używać, co oczywiście przy strykach takich jak ja tutaj używam, UAV, counter UAV może być bardzo, bardzo pomocne, bo dostajemy calutki czas asysty. Jeżeli nawet mamy tutaj odpalony ten combat focus, to te asysty są jeszcze więcej warte. Jednak, jeżeli nam taka gra defensywna, czyli używanie combat focus, czyli coś, co nie robi killi, coś, co nic nie pomaga, że tak powiem, drużynie, tylko nam, tylko i wyłącznie nam, wtedy bym przykładowo polecał to, co widzicie tutaj, czyli robota. Jak się nazywa? Reaper, tak? Reaper z jego miniganem, tam Scythe, czy jak to tam się zwie, jeden kit. Tutaj mamy za killa 125 punktów, czyli nie zwykłe 25 punktów jak za inne striki, tak jak Talon i tak jak inne striki, gdzie dostajemy naprawdę tylko 25 punktów za killa lub nawet rapsy właśnie. Tutaj dostajemy za używanie tego minigana z ramienia 125 punktów, co bardzo mocno nam pomaga w nabijaniu znowu streaków, jeżeli są to streaki takie jak tutaj, UAV, counter UAV i tak dalej, i przykładowo EMP albo hater, gdzie oczywiście znowu dostajemy asysty, jest to bardzo dobra rzecz, bo nawet gdy nie mamy dobrego meczu, gdy nam nawet mecz nie za bardzo wychodzi, tak, używając takich streaków dostajemy przynajmniej asysty, jeżeli komuś, że tak powiem, z naszej drużyny dobrze idzie, tak? Za każdego jednego killa, który on zrobi, dostajemy asysty, co daje nam znowu punkty. I oczywiście, gdybym ja samemu tak się trzymał tego właśnie tutaj filmiku, odkąd gram w Black Opsa 3, to już o wiele, wiele wyższy level bym miał. Jednak ja, jak na razie, testuję wszystkie klasy, wszystkich specjalistów, wszystkie jakieś tam pierdoły, tryby, mapy, bla, bla, bla. Nie zwracam tak za bardzo uwagi na level, jednak naprawdę zwróćcie uwagi, podłączyłem się w połowie meczu, tak? Było 40 coś punktów, teraz mamy 89, zaraz mecz dobiegnie końca i zobaczycie, że
Co do ja, do ilości punktów już prawie wszystkich dogoniłem, tak? W połowie meczu. To jest właśnie dzięki streakom typu UAV, counter UAV i oczywiście, co najważniejsze, broń. Ludzie, jeżeli gracie tylko na level, jeżeli chcecie jak najszybciej levelować, SMG. Jesteście o wiele szybciej na mapie, jeżeli nawet zginiecie, jesteście w stanie o wiele szybciej wrócić do miejsca, gdzie zginęliście i pomścić, że tak powiem, naszą śmierć. Długie karabiny są dobre, ale też tylko i wyłącznie na długą odległość. I w trybach typu Kill Confirmed nic te karabiny nie straciły. Nic. Więc tu naprawdę, chcecie grać, szybko levelować i tak dalej. UAV, counter UAV, tryb, jeżeli gracie samemu, kill confirmed, jeżeli gracie w drużynie, hardpoint, dominacja i oczywiście broń SMG, aby szybko poruszać się po mapie, aby robić dużo szybkich, łatwych healy i szybciutko, że tak powiem, rosnąć w górę levelami. Yo, to by było na tyle, kilkam tutaj zrobił raps, yo, very nice. I zobaczcie, tak jak powiedziałem, podłączyłem się w połowie meczu, a jestem na trzecim miejscu. Zdobyłem za bardzo króciutki mecz, zdobyłem 3200 punktów. Wiadomo, w dominacji i tak dalej dostalibyśmy więcej, ale tam też mecze trwają 10 minut, a nie tak jak tutaj 5. Yo, to by było na tyle, dziękuję za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że wam w jakikolwiek sposób pomogłem, jak nie to wypierdalać i jak zawsze zapraszam do następnego razu, yo!